Jest z nami pani doktor Elżbieta Chodarcewicz, lekarz medycyny rodzinnej, dyrektor do spraw lecznictwa w przychodni Dobramet w Świdnicy i zdobywca drugiego miejsca w plebiscycie Hipokrates 2017 w kategorii Lekarz Rodzinny Roku. Lekarz Rodzinny Roku to wyjątkowy tytuł. Czy może pani doktor powiedzieć coś więcej na temat tego plebiscytu? Było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, że zostałam zgłoszona przez nieznaną mi osobę do plebiscytu. Jest to wielkie wyróżnienie dla lekarza w pracy zawodowej, jeżeli ktoś z pacjentów uznaje, że dana osoba, jest nas przecież bardzo dużo, lekarzy rodzinnych, zasługuje na to, żeby startować w takim plebiscycie. Jeszcze większym zaskoczeniem był cały rozwój zdarzeń, który później nastąpił. Kiedy uzyskałam nominację tutaj w Świdnicy i weszłam do finału, zdałam sobie sprawę, że mimo to, że jestem tutaj dopiero 8 miesięcy, to jednak zdobyłam już zaufanie pacjentów, co jest cudowne, ale też jest wielkim zobowiązaniem. Oczywiście. I wyzwaniem dla mnie, jako dla lekarza. Stale staram się pracować nad warsztatem swoim zawodowym, rozwijać się, zdobywać nowe kwalifikacje. Później była druga część konkursu i okazało się, że odpowiedź przyjaciół, fanów przychodni, a myślę, że przede wszystkim pacjentów, którzy się zetknęli ze mną, z tego co wiem, to nie tylko z regionu świdnickiego, ale też z regionów, w którym wcześniej pracowałam, z Wałbrzycha, sprawiło, że pacjenci zaczęli głosować bardzo intensywnie. I to wielkie, wielkie, wielkie zaskoczenie, że dzięki głosom zdobyłam zaszczytne miejsce, drugie w kategorii lekarza rodzinnego. Serdecznie gratulujemy. Bardzo dziękuję. Ale dziś porozmawiamy. Chciałabym dzięki Państwu podziękować wszystkim osobom, które głosowały. To naprawdę wielkie, wielkie serce, wielkie zaangażowanie osób, które zechciały oddać swój głos. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby ich nie zawieść. Gratulujemy. A dziś porozmawiamy o skutecznym leczeniu bólu, bo jest w tej dziedzinie pani specjalistką. Tak, jestem specjalistą medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej. Pani doktor, w ustawie o prawach pacjenta widnieje zapis: pacjent ma prawo do leczenia bólu. Wydawałoby się, że jest to rzecz oczywista, naturalna. Dlaczego więc niezbędnym było zapisanie takiego artykułu w ustawie? Nowelizacja, która została wprowadzona w kwietniu tego roku, jest zmianą, która rozszerza możliwości leczenia bólu. Wcześniej w ustawie było zapisane, że takie uprawnienia zagwarantowane mieli tylko pacjenci z chorobą nowotworową. Ale ból jest chorobą, która dotyka nie tylko osób z chorobą nowotworową, dotyka wszystkich ludzi. Oczywiście. Wbrew takiemu standardowemu spojrzeniu, to nie jest tylko objaw. Tak naprawdę jest to choroba. I każdy pacjent ma prawo do tego, żeby być leczonym zgodnie ze standardami leczenia bólu. Niestety w Polsce jest to dziedzina bardzo zaniedbana. Bardzo mało jest osób, które zajmuje się leczeniem bólu, bo jest to trudny bardzo temat, a też pacjenci mają bardzo wiele obaw i rzadko przyznają się, jak bardzo cierpią. Ale skąd to się bierze? Tutaj możemy popatrzeć na to z dwóch stron. Tak? Z jednej strony to jest brak świadomości tego, że można skutecznie leczyć ból. Pacjenci czasami latami cierpią w zaciszu domowym,
tracąc różne aspekty swojego życia i nie przychodzą, nie przyznają się do tego, że boli. I właśnie w naszej prywatnej rozmowie powiedziała pani doktor, że ból to choroba i śmie twierdzić, że jest to największa choroba, jaką spotkała człowieka. Mogłaby pani rozwinąć tę myśl? A rzeczywiście. To nie jest tak, że ból to jest tylko doznanie bólowe, które pacjent ma. Tak naprawdę w wyniku zmian, jakie zachodzą na poziomie neurologicznym, endokrynologicznym, przewodzenia przez nerwy, dochodzi do tak szerokich zmian w ciele pacjenta, który odczuwa ból, że zaczyna tracić różne możliwości i aspekty swojego życia. Zostaje zaburzona sfera emocjonalna. Zostaje zaburzona sfera socjalna, bo czym bardziej boli, pacjent coraz bardziej się wycofuje. Traci możliwość zarobkowania, możliwość realizowania siebie, hobby. Tak naprawdę często dochodzi do zaburzenia relacji z rodziną, ponieważ rodzina nie jest w stanie pojąć tego, że z powodu dolegliwości bólowych pacjent komunikuje się nieprawidłowo, może być agresywny, może być wycofany. To powoduje, że tak naprawdę, kiedy w rodzinie pojawia się pacjent bólowy, choruje cała rodzina. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę ból fizyczny może skutkować bólem psychicznym, emocjonalnym. Bólem psychicznym. Mówimy nawet o takim, używa się takiego określenia, ból wszechogarniający. Kiedy ten ból jest już tak duży, że pacjent sobie kompletnie nie radzi, to zostają uszkodzone czy zniszczone wszelkie strefy: duchowa, emocjonalna, psychiczna i fizyczna. Każdy radzi sobie z bólem w inny sposób, a jednak Polska góruje na liście światowego zużycia leków przeciwbólowych. Niektórzy łykają tabletki wręcz jak cukierki. Proszę powiedzieć, na jakie powikłania narażają się tacy pacjenci i jakiej alternatywy w uśmierzeniu bólu mogą poszukiwać? W Polsce rzeczywiście jest to bardzo ciężki do rozwiązania problem. Pacjenci ze względu na powszechną dostępność leków przeciwbólowych z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych uznali, że mogą brać je bez opamiętania. Niestety, jest to grupa leków, która obarczona jest największym ryzykiem powikłań. Od krwawień z przewodu pokarmowego, po toksyczne działanie tych leków na układ krążenia, na układ szpiku kostnego, czyli tworzenie krwi. Poza tym gro leków przeciwbólowych z tej grupy wchodzi w interakcję z lekami, które pacjenci stosują z innych powodów. I często trafiają do oddziałów szpitalnych, na izby przyjęć, z powodu właśnie powikłań, których my nawet nie jesteśmy w stanie na początku wymyśleć, bo nie wiemy, że pacjent bierze jakiś lek tego rodzaju. Ale to są skrajne przypadki, tak? To jest standardowa praktyka. Jakby pani zapytała lekarzy izby przyjęć, ilu pacjentów dziennie trafia z takimi powikłaniami na oddział, to byłaby pani bardzo zaskoczona, bo śmiem twierdzić, że jest ich mniej więcej około 30% przyjęć. Problemem, jaki jest, to to, że bardzo mało lekarzy w Polsce jest uczonych w trakcie specjalizacji zwracania uwagi na interakcje lekowe. To tylko anestezjolodzy i lekarze medycyny paliatywnej w trakcie swojej specjalizacji mają
specjalne bloki tematyczne poświęcone tylko i wyłącznie interakcjom, interakcjom leków i uczeniem tego, jak wybrnąć z sytuacji, kiedy pacjent z powodu innej choroby bierze leki i trzeba mu włączyć lek przeciwbólowy. I jaki? Żeby nie zaszkodzić i nie doprowadzić do powikłań innych narządów. A co z pacjentami, którzy nie biorą innych leków, biorą tabletki przeciwbólowe powiedzmy raz w miesiącu? Czy to już jest za dużo? Pytanie, czy biorą to incydentalnie i jednorazowo. Jeżeli biorą to incydentalnie i jednorazowo i pamiętają o tym, żeby nie brać tych leków na pusty żołądek, nie powinno to przynieść jakichś poważnych skutków ubocznych. Natomiast jeżeli biorą leki przewlekle, to po pierwsze trzeba zastanowić się, czy ból został dobrze zdiagnozowany, czy leczenie jest skuteczne, a jeżeli nie jest skuteczne, to dlaczego? To jakie mamy alternatywy dla tabletek przeciwbólowych? Tak naprawdę gama leków przeciwbólowych w chwili obecnej w Polsce jest ogromna i nie odbiega w swoich możliwościach od standardów leczenia na świecie, w Europie i na świecie. Natomiast bolączką Polaków jest to, że pacjenci boją się silnie działających leków przeciwbólowych. Mówi się, tak się to nazywa, że jest to opiatofobia. Pacjenci kojarzą leki, silnie działające leki przeciwbólowe z narkotykami, a tak nie jest. Jest bardzo dużo prac, które były prowadzone i w Polsce, i na świecie, o tym, że prawidłowo stosowane leki nie powodują uzależnień. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłam, źle leczony ból, jeżeli ból jest w sferze silnych albo bardzo silnych dolegliwości bólowych i jest leczony kilkoma lekami przeciwbólowymi z grupy słabych leków przeciwbólowych, nie mamy efektu, pacjenta dalej boli, a efekty współdziałania tych słabych leków przeciwbólowych są tragiczne dla pacjenta. Nieraz jest tak, że przychodzi pacjent, ja proszę, żeby przyniósł wszystkie leki, jakie bierze i okazuje się, że pacjent zwiedził już kilka gabinetów lekarskich, różnych specjalności. Każdy z lekarzy miał pomysł na to, żeby leczyć ból, zapisał jakiś lek i nagle okazuje się, że na stole leży 4-5 opakowań tego samego leku, tylko innej firmy o innej nazwie. Pacjent nie ma świadomości tego, że to są te same leki albo leki z tej samej grupy, a nie przynosi to skutku, a niszczy inne organy, ponieważ leki te brane łącznie powodują, że objawy uboczne nasilają się. Ale z czego to wynika? Czemu lekarze nie konsultują się między sobą? To niestety jest problem całej polskiej służby zdrowia. Nadal nie został stworzony system komunikacji między lekarzami. Ideałem byłoby, aby pacjent miał czytnik, nośnik pamięci, na którym zapisywana jest każda wizyta, każda porada i nadpisywane są automatycznie leki, jakie pacjent bierze. Wtedy każdy następny lekarz otwierający kartę pacjenta miałby wgląd w to, co zaordynowali inni lekarze i nie byłoby możliwości popełniania takich błędów. Niestety komunikacja między lekarzami w Polsce ma dużo do życzenia. Bardzo rzadko zdarza się, że lekarz, do którego wysyłamy na konsultację, wraca z kartą konsultacyjną, na której są zapisane leki, jakie zostały zaproponowane. Też świadomość pacjenta w tym względzie jest bardzo mała. Zawsze zaskakuje mnie to, że kiedy zadaję pytanie jako lekarz medycyny bólu pacjentowi, to jakie pan bierze leki, ale proszę wymienić wszystkie leki, to pacjent jest bardzo zdziwiony, że interesują mnie inne leki. No tak. A to jest tak naprawdę
ta wisienka na torcie. Często, gęsto, kiedy odstawimy wszystkie te leki brane z różnych powodów i włączymy jeden lek skuteczny, dolegliwości bólowe ustępują podobie. Właśnie wspomniała Pani doktor o tym, że ból dotyka osoby w różnym wieku i tak naprawdę w różnym stanie zdrowia. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że jednak dokucza głównie starszym osobom. Gdzie takie osoby mogą szukać pomocy w leczeniu bólu? W jaki sposób mogą walczyć właśnie o to swoje prawo do leczenia bólu? Powiem tak. Jeżeli chodzi o poradnie, które zajmują się leczeniem bólu, to Narodowy Fundusz Zdrowia ma podpisane kontrakty z poradniami leczenia bólu. Niestety jest ich bardzo mało. Pacjenci, którzy mają choroby nowotworowe bądź choroby układu nerwowego, które są wpisane na listę chorób, którymi mogą zajmować się poradnie paliatywne, mogą trafić również do poradni paliatywnych i tam uzyskają pomoc. Tak naprawdę Pani pytanie powinno być inne. Dlaczego konstytucyjny obowiązek leczenia bólu, który spoczywa na każdym lekarzu w tym kraju, nie jest realizowany? Niestety wieloletnie moje doświadczenie pracy w hospicjum stacjonarnym i hospicjum domowym i zapraszanie na różne szkolenia naszych kolegów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zakresu innych specjalności, do tego, żeby przyszli i w ramach konferencji, szkoleń zdobyli dodatkową wiedzę i skutecznie leczyli ból, ma mały odzew. Lekarze boją się pisać leków przeciwbólowych. Boją się pisać silnych leków przeciwbólowych. Do niedawna były tak zwane różowe recepty na leki silnie działające. Więc statystycznie rzecz biorąc, ilość bloczków wydawanych leków przeciwbólowych, na recepty przeciwbólowe w danym województwie, to mniej więcej 10% lekarzy miało takie możliwości wypisywania. Czyli starało się o to, żeby mieć możliwość wypisywania silnych leków. Po zmianie ustawy bloczki zostały zamienione na białe. Można je wydrukować przez internet, zamawiając w Narodowym Funduszu Zdrowia. Był to krok forsowany przez lekarzy medycyny paliatywnej, przez konsultanta w tej dziedzinie i nic się nie zmieniło. Zainteresowanie nie wzrosło. Nadal bardzo mała ilość lekarzy leczy skutecznie ból. Czyli rozumiem, że to prawo do leczenia bólu wspomniane przeze mnie na początku jest tak naprawdę tylko prawem na papierze, nie jest do końca stosowane w praktyce. Niestety. Ale mówi Pani doktor o tym, że lekarze boją się przepisać silniejsze leki. Czego się boją? Jakie ryzyko jest z tym powiązane? Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, stosowanie leków przeciwbólowych zgodnie z regułą, ze sztuką, nie niesie lęku przed uzależnieniem, bo tego najczęściej boją się lekarze. Lekarze też z takich rozmów kuluarowych boją się tym, że kiedy pojawiają się objawy uboczne, bo one mogą się pojawić, nudności, zaparcia, szczególnie na początku leczenia, boją się, że nie potrafią sobie z tym poradzić. Ale tak naprawdę w sposób bardzo precyzyjny opisane są procedury postępowania, jak włączyć leki i jakie leki dodatkowe powinny zostać dołączone, żeby te objawy zostały zniwelowane. Mało tego, w chwili obecnej na rynku są przynajmniej 3 preparaty o znikomej sile tych działań ubocznych, ponieważ są to preparaty łączone, dedykowane właśnie dla pacjentów z problemami z przewodem pokarmowym, więc możliwości skutecznego leczenia są dużo większe niż wcześniej. Czyli podsumowując, to, co musi się zmienić, to
świadomość pacjentów i tak naprawdę wiedza z zakresu leczenia bólu u lekarzy. Tak. Niestety nadal, mimo że jest to obowiązkiem, tak, tylko kilka akademii medycznych, właśnie Uniwersytetu Medycznego, bo tak one się teraz nazywają, wprowadziło na swoich uczelniach bloki tematyczne z leczenia bólu i leczenia paliatywnego. Więc od początku ci młodzi adepci medycyny nie dowiadują się wystarczająco o leczeniu bólu. Chociaż to i tak już jest lepiej, bo w chwili obecnej, tak jak mówię, niektóre uczelnie wprowadziły zajęcia, bo jak ja kończyłam medycynę, to nikt o leczeniu bólu nie mówił. Myślę, że jest to związane z takim podejściem, że kiedyś mówiło się, że musi boleć. Tak. A to nieprawda. A na szczęście się to zmienia. A to nieprawda. Olbrzymie akcje. Rak nie musi boleć, nie bój się. Prowadzone przez fundacje w Polsce sprawiły i medialne osoby chore na raka, które przyznawały się do swojego cierpienia, sprawiły, że ten temat tabu zaczyna się łamać. I dlatego, że właśnie jest tak trudna dostępność, że mamy takie problemy z opanowaniem bólu, nasza przychodnia postanowiła wyjść tym pacjentom naprzeciw. No właśnie, chciałam zapytać, jak właśnie przychodnia Dobramed może pomóc pacjentom w leczeniu bólu? Wszyscy nasi pacjenci, którzy są zadeklarowani, mają zagwarantowane leczenie bólu w tej poradni i dostępność tego leczenia bólu w każdej chwili. Nie zdarzy się na pewno, że pacjent bólowy, który przyjdzie po pomoc, został odesłany, będzie jako pacjent priorytetowy przyjęty i zaopatrzony właściwie. Ponadto wpadłyśmy na taki pomysł z panią prezes, żeby stworzyć na terenie naszej przychodni pogotowie bólowe. Więc każdy pacjent, który zadzwoni, że ma dolegliwości bólowe, że nie jest w stanie dojechać na miejsce, bo nie jest w stanie się podnieść, no może być rwa kulszowa, ale też mogą być inne dolegliwości, na pewno tam uzyska pomoc najszybciej, jak to będzie tylko możliwe i zostanie zaopatrzony tak, żeby nie cierpiał. To ta inicjatywa na pewno bardzo cieszy. Myślę, że będzie to wsparcie dla pacjentów Świdnicy i okolic, dlatego że jest tu tylko jedna poradnia przeciwbólowa i z tego co wiem, czas oczekiwania do niej jest bardzo długi. Niedługo Dzień Matki, chwilę później Dzień Dziecka. Jest to więc idealny czas, żeby porozmawiać o macierzyństwie, o ciąży i o tym, co frapuje młode bądź przyszłe mamy. Jest z nami pani doktor Anna Seredyn-Pieniądz, neonatolog, pediatra. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest pani też zdobywczynią tytułu pediatra roku w plebiscycie Hipokrates 2017. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Pani doktor, jest pani neonatologiem. Czym dokładnie zajmuje się ta dziedzina medycyny? To jest dziedzina medycyny, która jest dziedziną interdyscyplinarną. Zajmujemy się dziećmi zaraz po urodzeniu, czyli bezpośrednio na sali porodowej. Zarówno dziećmi, które są urodzone w terminie, jak i wcześniakami, skrajnymi i tymi późniejszymi też. W związku z tym nasz wachlarz zajęć jest bardzo szeroki. To jest oddział intensywnej terapii noworodkowej, gdzie prowadzimy wcześniaki od pierwszych godzin życia, od pierwszych minut życia, na intensywnym nadzorze, na wentylacji wspomaganej, później już na oddechu własnym. Jest to oddział patologii noworodka, gdzie mamy dzieci urodzone z powikłaniami, to znaczy na przykład z infekcją wrodzoną, jak wrodzone zapalenie płuc. Ale jest to oddział też fizjologii noworodka, gdzie mamy super piękne, wypasione
różne dzieciaczki, które po 3-4 dniach wychodzą do domu. I ja właśnie taką opiekę nad nimi sprawuję. Od pierwszej godziny życia do momentu, kiedy nie wyjdą ze szpitala. Mhm. A każda ciąża jest inna. Czasem mama jest zdrowa, a jednak są problemy z ciążą. Czasem mama choruje, a z płodem nic się nie dzieje. Ale czy jest coś, co mamy, przyszłe mamy mogą zrobić, by zminimalizować ryzyko powikłań okołoporodowych? Powikłań okołoporodowych. To jest bardzo szeroki temat i nie jesteśmy w stanie tutaj w jednym zdaniu powiedzieć, co mama powinna robić, żeby te powikłania zminimalizować. Z pewnością jej styl życia, z pewnością aktywność fizyczna do ostatniego dnia przed porodem, oczywiście, że jej ciąża nie jest zagrożona, z pewnością zdrowe odżywianie, to są podstawy do tego, by świadomie poród mógł się odbyć, bądź też cięcie cesarskie i żeby było to jak najmniejszymi powikłaniami. Ale takiej złotej reguły i jednej metody niestety nie ma. Niestety nie ma. Jest Pani nie tylko pediatrą, ale też mamą, tak. Więc obserwuje Pani młode matki, młodych rodziców i z perspektywy lekarza, i z perspektywy właśnie mamy, koleżanki. Czy jest Pani doktor w stanie nam powiedzieć, jakie najczęstsze błędy popełniają przyszli bądź młodzi rodzice? Rodzice nie popełniają żadnych błędów. Mm-hmm. Od tego powinniśmy zacząć. Dlatego, że mi bardzo łatwo jest wydawać osąd na temat dziecka, które spędza u mnie w gabinecie 10 minut. Mm-hmm. To jest najprostsze, co mogę zrobić, że rodzice popełnili błąd. A to nie tędy droga. No właśnie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby rodziców wysłuchać. Bo czasami problem dziecka tkwi w rodzice i w ich niewiedzy, co nie jest absolutnie ich błędem, albo w olbrzymim przerażeniu, bo jest to pierwsze dziecko i nie wiedzą, co mają zrobić. Mhm. A co poradziłaby Pani rodzicom, którzy w dobie internetu są tak naprawdę bombardowani często sprzecznymi informacjami na temat dbania o zdrowie dziecka? Gdzie powinni szukać pomocy i rzetelnych informacji? Z pewnością w placówkach takich jak nasza, u neonatologów, u pediatrów, u lekarzy medycyny rodzinnej, u internistów nawet chociażby, ale przede wszystkim u lekarzy, u doradców laktacyjnych, u położnych, u każdego, kto ma tą wiedzę rzetelną. Internet i tak zwany wujek Google nie jest najlepszym doradcą. Niestety żyjemy w dobie olbrzymiej migracji i rodzice, młodzi rodzice wyjeżdżają ze swoich miast macierzystych, gdzie zostawiają mamę, tatę, babcię, dziadkę. Te pokolenia, które są w stanie im pomóc w jakikolwiek sposób, natomiast posiłkują się internetem i pozostawieni sami sobie. Bardzo często nie dziwię się, że natłok informacji, które mają, sprawia, że są skołowani, sfrustrowani i uważają, że robią coś źle. Zawsze powtarzam rodzicom, że rodzic nie jest w stanie świadomie skrzywdzić swojego dziecka. No, rodzic zawsze postępuje prawidłowo. Może nie mieć wiedzy, ale zawsze postępuje prawidłowo. To a propos właśnie tych sprzecznych informacji, ostatnio gorący temat szczepionki. Tutaj jest to temat, gdzie zdanie jest podzielone zarówno wśród rodziców, zarówno wśród lekarzy. Mówi się ostatnio dużo o tym, że szczepionki szkodzą, powodują autyzm, różne choroby. Ja teraz pytam tylko i wyłącznie o Pani opinię na ten temat. O moją opinię na ten temat. Powiedzmy tak, każdy pacjent to jest osobna historia. Każda jego wizyta to jest osobny rozdział w książce. I każda wizyta szczepienna, czy szczepienie, na które się zdecydujemy, to też jest osobna historia. W związku z tym każdy pacjent powinien być traktowany bardzo indywidualnie. U niektórych dzieci możemy zastosować szczepionki, które są szczepionkami refundowanymi, nieskojarzonymi, a z których bardzo mocno chcemy się wycofać, ponieważ uważamy, że nie są na tyle dobre jak szczepionki skojarzone. Ja uważam, że szczepienia są potrzebne i są konieczne, ale wszystko z rozwagą i z umiarem. Oczywiście, oczywiście. Najważniejsza zasada. Chcę też zapytać o karmienie piersią. Jest to powszechna wiedza, że im dłużej karmi się dziecko piersią, tym lepiej. Ale właściwie dlaczego i do którego momentu jest to wskazane? Ciężko też jednoznacznie powiedzieć. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem karmienia niemowlaków, noworodków. Najlepszym. Żadne mleko modyfikowane nie zapewni tego, co zapewnia pokarm mamy. Przede wszystkim przeciwciał, które z mlekiem mamy dostarczane są do organizmu dziecka i które zapewniają mu ochronę.
Natomiast to też jest duży problem, ponieważ mamy w dobie, ja to nazywam terrorem laktacyjnym, przede wszystkim internetowym, czasami stają przed taką pod ścianą. Nie karmię mojego dziecka piersią, to znaczy, że jestem gorszą matką. Ale to też tak nie wygląda. Oczywiście powinniśmy karmić dziecko wyłącznie piersią do ukończenia 6 miesiąca życia, ale nie zawsze się tak da. Więc tutaj pomoc doradcy laktacyjnego czy poradni laktacyjnej, która jest w stanie porozmawiać z mamą i znaleźć najlepszy, najbardziej efektywny sposób żywienia noworodka, jest chyba najlepszym sposobem, żeby taką mamę uspokoić i żeby dziecko było szczęśliwe. Ale mówimy tu właśnie cały czas o noworodkach, a co z dziećmi, które mają już po 2, a nawet 3 latka i wciąż karmione są piersią? Nie jestem zwolennikiem tak długiego karmienia piersią, natomiast nie mi to osądzać. Jeżeli dziecko przyjmuje odpowiednią dawkę witamin, zbilansowane posiłki w ciągu dnia i jest też karmione piersią, to dlaczego mam tego zabronić? Jeżeli to buduje więź między matką a dzieckiem, to jest tylko i wyłącznie ich własna relacja i sprawa między matką a dzieckiem. I nikomu nie wolno tego osądzać. Natomiast tak jak mówię, muszą być do tego wszystkiego zbilansowane posiłki spożywane w ciągu dnia. Już nasza taka krótka rozmowa wskazuje na to, że jest wiele pytań na temat karmienia piersią, dlatego tworzycie teraz w przychodni Dobramed poradnię laktacyjną. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Poradnia laktacyjna to będzie nowy twór, zupełnie nowy twór w naszej przychodni. Tu mamy otrzymają fachową pomoc, nie pomoc internetową, nie pomoc koleżanek, które czasem rzeczywiście chcą powiedzieć dobrze, chcą poradzić z własnego doświadczenia, ale nie mają fachowej wiedzy na ten temat. Mamy fantastyczną położną, panią Adelę, która będzie zajmować się wszystkimi mamami, które będą tej pomocy potrzebowały. Natomiast pani Adela wie o tym, że nie wszystkie mamy są w stanie karmić dziecko piersią i też będzie tak rozmawiała z mamami, żeby brak możliwości karmienia piersią nie wpłynął na ich stan emocjonalny, że są gorszymi matkami, bo nie o to nam też chodzi. Czyli Dobramed działa zdecydowanie z myślą o dzieciach i o młodych mamach. Zdecydowanie o dzieciach, bo dzieci są naszą przyszłością. To my, jako dorośli, możemy kreować ich rzeczywistość. Super. To dziękuję pięknie za wywiad. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Nazywam się Adela Białobokich-Chylińska, jestem położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Sprawuję opiekę w zasadzie nad mamą i nad noworodkiem, przede wszystkim, a może i głównie. Każda mama, która zgłasza się do mnie, to już jest mama z maleństwem w dłoni, że tak to nazwę, która wyszła ze szpitala i najczęściej poszukuje pomocy. To jest taka pomoc, która wiąże się często z bolesnością brodawek, z zakażonymi ranami, stopniami, ze stanami zapalnymi, ale także w takich sytuacjach, gdy na przykład maleństwo przez dłuższy okres czasu nie przybiera na wadze, albo jak to niektórzy twierdzą, przybiera za dużo. To są mamy, które poszukują wsparcia w przystawianiu noworodka do piersi, w dopasowywaniu pozycji do siebie, ale także do drugiego dziecka, bo często mamy mają już jedno dzieciątko w domu, przychodzą z maleństwem w dłoniach, w takich powijaczkach, tak? I próbują dopasowywać jedno dziecko do drugiego i harmonogram ustala sobie na nowo. W związku z tym czasami potrzebują pomocy w dopasowaniu rytmu jednego dziecka do drugiego i ja jestem po to, żeby im pomóc. Taka wizyta trwa około 1,5 do 2 godzin, w trakcie których oprócz takich zwykłych pomiarów dziecka, czyli ważenie i mierzenie, dokonujemy zebrania wywiadu, poznajemy też oczekiwania mamy względem nas, ale też względem tego, jak chciałaby by wyglądał cały proces. Oczywiście staram się rozmawiać z mamami i przekazuję kilka dróg możliwych do wykonania, takich, żeby ona mogła obrać tą, która najbardziej będzie pasowała jej. Czyli zajmując się mamami, stawiam przede wszystkim na to, by czuły się zaopiekowane, ale też by miały możliwość dokonywania wyboru. Moją rolą nie jest narzucanie czegokolwiek, moją rolą jest wspieranie, podawanie dłoni i bycie wtedy, kiedy mama mnie potrzebuje. W przychodni Dobramed w Świdnicy powstaje Centrum Poradnia Laktacyjna. Jakie mamy powinny się tam zgłaszać i jakie pomocy mogą oczekiwać? Każda mama, która ma wątpliwości co do prawidłowego przystawiania noworodka do piersi, każda, która nie jest przekonana, czy dziecko prawidłowo przybiera,
taka, która cierpi na ból piersi, bo nigdy nie jest fajnie, kiedy zaczynamy kojarzyć karmienie z bólem i w zasadzie po pewnym czasie przystawiania kojarzymy z tym bólem nasze maleństwo. To nie jest nic przyjemnego. Taka, która ma problemy ze stanami zapalnymi, z drobniami, nieprzybieraniem dziecka na wadze. No w zasadzie zakres jest bardzo szeroki, bo są to też mamy, które próbują odstawić dziecko od piersi, planują powrót do pracy i nie wiedzą, czy jest możliwe powiązanie laktacji w ogóle z powrotem do pracy. To są też mamy, które z jakichś przyczyn nie mogą karmić piersią, ale mogą karmić mlekiem własnym po odciągnięciu. Więc to się tak ładnie nazywa teraz karmienie piersią inaczej. Takie mamy również do nas trafiają. No i będą to także mamy, które kończą laktację nie z własnych przyczyn, czyli na przykład są chore, nie mogą karmić, w związku z tym potrzebują pomocy, jak zakończyć laktację, ale też jak prawidłowo noworodka żywić. I macie w planach spotkania indywidualne lekarz bądź położna z mamą, ale też warsztaty bądź spotkania grupowe. Tak, oczywiście. Warsztatami zajmuję się już od dłuższego czasu. Staramy się, żeby to bardziej była grupa wsparcia dla mam, że możemy się spotkać, porozmawiać i powiedzmy tak troszkę wyrwać z domu. Najczęściej z maleństwem, ale zawsze to jest jakaś odmiana, kiedy możemy porozmawiać z innymi mamami, jednocześnie mając wsparcie fachowej pomocy.